Dzień dobry kochani, witajcie. W dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać kolejną fazę wzrostu werbeny patagońskiej. I to jest taki można powiedzieć, czas pośredni między tym kwiatuszkiem, który się rozwija, a tym, co dopiero będzie. I tutaj na przykładzie moich rabatek pokażę Wam, jaką super ażurową rośliną jest właśnie werbena patagońska. Jak się pięknie, fantastycznie komponuje właściwie ze wszystkim, co jej dacie do sąsiedztwa. U mnie tutaj na rabatce narożnikowej jest w towarzystwie perowskiej oraz kilku innych bylin. Ale o co mi chodzi? O to mi chodzi, że werbena jest na tyle ażurowa, że tą swoją wysokością, a ma tu już ponad metr, 20, że tą swoją wysokością po prostu nie przytłacza innych roślin. Ona gdzieś tam ma przy ziemi na wysokości 40-50 cm wąskie listki, a im wyżej, tym już tylko kwiatostan góruje, nie przybija, nie przytłacza swoich sąsiadujących roślin wokół. No i tak Wam tutaj pokażę, ile zdołam w różnych kompozycjach. To jest może filmik dla tych, którzy jeszcze z werbeną patagońską nie mieli do czynienia. Nie mieli jej na swojej rabacie. Więc żeby zachęcić do wysiania czy do kupna chociaż trzech sadzonek na początek, to Wam ją tutaj pokazuję w różnych zestawieniach u mnie. Czasem są to zestawienia takie zamierzone, czasami zupełnie przypadkowe, bo ona się fantastycznie rozsiewa. I właściwie jeśli już wprowadzicie jedną sadzonkę, pozwolicie jej dojrzeć i wysiać się samej, to na drugi rok w maju już macie całe mnóstwo własnych sadzoneczek. Tylko łapać z ziemi, wyciągać i przenosić na inne miejsca. Taka jeszcze mała wskazówka co do werbeny. Ona super się wysiewa, ale jeśli ma styczność z glebą, z ziemią, bardzo niechętnie albo mało wysiewa się w ściółkach. Tak jak u mnie jest dużo skoszonej trawy na rabatach, to tam nie. Chociaż naprawdę powytrząsałam całe kiście tych kwiatostanów, to ani w skoszonej trawie, ani w zrębkach. No nie chcę. Nie chcę kiełkować. Ona po prostu musi mieć styczność z ziemią. Wtedy fantastycznie kiełkuje i no, rośnie jak dywan. Ja tu się teraz przeciskam między tujami a ogrodzeniem, bo nie chcę Wam ciągle pokazywać tej zielonej osłony na siatce. Więc tutaj póki krzewy nie urosły za bardzo, no to mogę sobie na to pozwolić. I tak trochę dzisiaj idziemy inną ścieżką jakby, ale to nic, kadr się zmieni. Zobaczycie też trochę z innej perspektywy mój ogród. No i tutaj drugi taki porządny kawał z werbeną patagońską. Tutaj jest właściwie tylko to, co się samo wysiało i zostawiłam, więc zobaczcie. O, tak, tak. Ma tutaj szansę od losu, żeby się popisać swoim cudnym kolorem i kwitnieniem. I ona tu siedzi sobie z miskantem. Tak, z miskantem koło pęcherznicy. I w połączeniu jeszcze z kosmosami tutaj. Takimi ciemnoróżowymi. Także tutaj jest takie zestawienie. O. Próbuję się stąd jakoś wydostać.
I zaraz przejdziemy do rabatki półkolistej, bo tam też już fajnie zaczęła wytykać za roślin. No i zobaczcie tutaj. Tutaj jest taki mega mix. A nad tym mega mixem już fajnie górująca werbenka. Ona tutaj była naprawdę późno sadzona w porównaniu z tymi wszystkimi innymi samosiejkami. No i zobaczcie, już pączki, już kwiatuchy widać. I już się odwdzięcza za szansę od losu. Tutaj zobaczcie na tle trawy. Już te łebki w kolorze lila róż ładnie widać. I jeszcze pójdziemy na rabatę bylinową, moją ulubioną. Tylko wam się jeszcze pochwalę jedną rzeczą. Nareszcie, wreszcie uspokoiłam swoje oczy. Już nie widzę straszącej orlai zasychającej. Zobaczcie, pousuwałam te chochołki. I ta rabata na góreczce zyskała wiosenne ustawienia fabryczne. Czyli koci miętki ładnie odbiły. Szałwia też odbija na zieloniutko. No i nie ma straszydełek. Od razu inaczej się patrzy, bo już bardzo niechętnie chciałam tam przechodzić. Ale już posprzątane, nasionka zebrane. Także jest ok. No i tutaj właśnie jeszcze wam pokażę. Tu się zagęściło bardzo. Koci miętki tutaj teraz. Niedługo będą miały swoje drugie przedstawienie. Ale rozrosły się. No naprawdę, konkretnie. Każda taka sadzoneczka malutka, która była, no teraz w wielkości, można powiedzieć, dobrego koszyka się zrobiła. Także cięcie jest wysoce wskazane kocimiętek. O, tutaj też werbena nad kocimiętą. I pokażę wam jeszcze rabatę przy budynku gospodarczym, tylko tak jakby z drugiej strony. Nie tak jak zawsze, tylko przejdziemy sobie tutaj chodniczkiem. A przy okazji zobaczcie, ten czosnek główkowaty w towarzystwie traw ozdobnych. Tutaj po całej długości. No śliczny widok, także nawet gdyby go nasadził wśród samych traw ozdobnych, no to bajeczka. Przepiękny widok. No i co, tutaj też mu z tyłu dosadziłam werbeny. Więc to będzie takie najwyższe piętro na tej rabatce. I to wszystko w takich kolorach właśnie lila, róż, fiolet. Także myślę, że fajnie się to wszystko zgra. I jeszcze bardzo, bardzo długo będzie zdobiło. Bo ten czosnek główkowaty to on jest no nie do zdarcia. A nawet później jak już zasycha, to dopóki same te te jego pędy same nie odpadną, to możecie trzymać na rabatach, bo nawet taki podsuszony to wygląda fantastycznie. No, zwłaszcza jak już mniej się dzieje i po prostu rabatki zaczynają pustoszeć,
To człowiek się cieszy z wszystkiego, co tam jeszcze wizualnie lato potrafi przedłużyć. No i dotarliśmy na moją rabatę bylinowo-trawiastą. Tutaj pięknie kwitnie firletka wieńcowa. Taki ciemny róż, elektryzujący. No i łan jeżówek. Na jeżówkach to nie byłabym sobą, gdybym wam nie pokazała, co tam siedzi. Chyba że mi goście uciekną. No ale zobaczcie. Do tych wszystkich pszczół i trzmieli teraz dołączają motyle. O, tutaj, tylko żeby nie zwiały. Zobaczcie, takie pomarańczowo-czarne i takie pstrokate, ceglaste. Nie mam pojęcia, co to za odmiany tych motylków, ale zobaczcie. O, tam jakieś liczne dwa. Jej. Taniec synchroniczny. Niesamowite. Jeszcze tu tak patrzę, gdzie one siedzą, ale tam są dalej. Chyba ich tak nie ściągnę. A jak się podejdzie, to niestety, ale puchliwe stworzenia uciekają. No ale dobrze. Motylki motylkami. Ja tu przyszłam i znowu straciłam wątek. Zachwycając się nad jeżówami. Ja chciałam wam jeszcze pokazać werbenę patagońską. Właśnie tutaj w połączeniu z jeżówkami. Zobaczcie turbulencję, ale mam tyle do omijania, że muszę sobie jakoś radzić. O, zobaczcie tutaj. Jeden koło drugiego. Ale bosko. Siedzę cicho, żeby nie uciekły. Zobaczcie. Ale mają tutaj raj i stołówkę. No dobrze, kochani, zobaczcie tutaj tą werbenę patagońską. Nie wiem, jak tu ją uchwycić, ale chyba z góry. Ona też tutaj samosiejką jest. Przerzedziłam ją bardzo, bo mówię, jedno nasionko na drugim siedziało i wszystko chciało rosnąć. Więc tak zostawiłam na oko, żeby właśnie tak ażurowo było, a nie tak wszystko zbite w jednym miejscu. No i to był chyba dobry pomysł, bo inaczej to by tutaj się wszystko udusiło razem. A tak werbenka teraz wyszła. Góruje nad tym całym towarzystwem. I jest cudnie. Czosnki nadal. Już nieco bledsze. Ale nadal cudne. No i najważniejsze, że pożyteczne w dalszym ciągu. Także to jest ich wielki plus. Właśnie, że zdobią odkąd tylko właściwie ten szczypiorek z ziemi wyjdzie, to już go tam widać. Potem wyskakują główki zielone całkiem. Potem przechodzą różne fazy kolorystyczne. Poprzez właśnie taki jasny róż, ciemny róż i teraz taki już bardzo fioletowy kolor. Aż właściwie do
późnego lata, kiedy zaczynają zasychać. No i tutaj jeszcze ta rabatka z drugiej strony. Krwawnik wiązówkowaty, cytrynowy, śliczny. A tutaj jakiś okaz tej jeżówy. Zaraz wam pokażę na tle dłoni. Jaki tutaj gigantyczny kwiat wypuściła. O, tylko na razie naturalna biżuteria na nim siedzi. A patrzcie, jaki model. Nie boi się. Co się będzie bał, jak mu tak tu dobrze? O. Teraz wam pokażę. Tak mniej więcej na ręce. Zobaczcie. Gigant. No śliczne. I tutaj tak samo. Też samosiejka, ale jakaś taka naprawdę konkretna. Tutaj proso jakieś ozdobne, ale wysokaśne bardzo. No i tutaj już końcówka rabatki. A na niej inne kwiatki. I jeszcze wam tutaj pokażę kupidynka w towarzystwie właśnie krwawnika i tych uroczych jeżówek. Też się tutaj na nim sporo dzieje. Najbardziej tam się podobają te pączki. Później jak się rozwinie, no to taki kolorek blado-fioletowo, troszkę niebieski. Ale te pączuchy tutaj właśnie fajną robotę robią. Na dzień dzisiejszy tyle go rozkwitło. Takie ma dni, że raz więcej, raz mniej. Nie chce rozkwitnąć tak całą kępą naraz. Tylko wypuszcza tak po kilka, kilkanaście sztuk. No ale dobrze, stopniuje doznania ogrodowe. Nie wszystko buch naraz, tylko po kolei, po kolei. Kichawiec nadal zdobi swoimi białymi poduchami. No i tutaj rabatka w pełnej krasie. Tam przy warzywniku już tyle razy byliśmy, że nie będę was zanudzać. Może następnym razem, jak będę wam pokazywać, jak tam odentka wirginijska wystartowała w kosmos, to tam się wrócimy. A teraz wam tylko pokażę, co mi się udało ostatnio zrobić. Zabierałam się do tego, jak to mówią, jak pies do jeża. Ale udało mi się wreszcie trochę przyciąć krawędzie przy ścieżce, bo już były takie zapuszczone mocno. No i tutaj po lewej stronie nie ma nagietka, którego mi tu ostatnio wiatrzysko mocno złomotało. No i po prostu płatki zebrałam. Nagietek poszedł na pryzmę. Zrobiło się tu trochę miejsca. No i ta ścieżynka teraz tutaj przycięta wygląda tak. No nie jest jakoś super, hiper prosto, bo już mi się nie chciało z sznurkiem latać i go tutaj rozciągać. Tak to wyszło na oko. No, na oko zawsze wychodzi trochę gorzej.
niż pod linijkę, no ale to nic, przejadę kosiarką i będzie przyzwoicie. A dobrze, kochani, to na tym kończę. Miał być filmik tylko o werbenie, ale wyszło jak zawsze, jeszcze to, jeszcze tamto. Także wybaczcie, że przynudzam ciągle tymi samymi rabatami, no tam rabat raczej nie przymnożę, więc mogę wam tylko pokazywać to, co mam i w różnych fazach rozwoju ogrodu. Ale mam nadzieję, że niejednemu się takie zestawienia, takie kompozycje przydadzą i zaczerpnie jakieś inspiracje do swojego ogrodu, na swój grunt. Także inspirujcie się, jeśli się podoba. Przy okazji dziękuję wszystkim za lajki, komentarze, subskrypcje. Fantastycznie, że jest was już tak wielu na moim kanale. I takie miłe rozmowy się między nami wywiązują w komentarzach. Także za wszystko bardzo dziękuję. I do kolejnego filmiku. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!